Linia kolejowa z Warszawy do Otwocka będzie mieć 4 tory kolejowe, ale na razie powstaje tylko do Wawra. A jak to wygląda? Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz w ten piątkowy wieczór i zapraszam Was na kolejny odcinek ze średnicy 2050. Jak widzicie, przed nami Warszawa Wschodnia i o ile tutaj prace jeszcze nie są realizowane i będą budowane tutaj dopiero po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej, to tutaj coś się już dzieje, a głównie prace projektowe. Zanim nie dojdziemy do budowy LK7 i LK506, o której dziś będę mówić głównie w tym odcinku, to zetknijmy sobie tutaj wzdłuż SKM-ki na trasę tysiąclecia, która w przyszłości tutaj powstanie. Trasa tysiąclecia będzie biec właśnie pod tymi wiaduktami. Wiadukty są tutaj już bezpośrednio kolejowe, to są wiadukty dla 4 torów. O ile pierwotnie miała tutaj powstać już ta trasa tysiąclecia, o tyle aktualnie jest teraz projektowana przez Warszawę. Następnie, jak będzie przebudowa Warszawy Wschodniej, zostanie jednocześnie zrealizowana i nowa cała Warszawa Wschodnia z zadaszeniami peronów i będzie wyglądać podobnie jak Warszawa Zachodnia i będzie wybudowany ten nowy tunel, a właściwie nowe wiadukty, pod którymi znajdzie się ta cała droga. Droga będzie przewidywała również budowę torów tramwajowych na tym odcinku i połączenie z całym nowym węzłem Warszawa Wschód, który jest projektowany przez Zarząd Transportu Miejskiego. Warszawa Wschód to będzie wielki węzeł przesiadkowy dla linii metra, jak i również dla pozostałych ciekawych elementów. Między innymi chodzi mi oczywiście o parking parku Jedź, dobre skomunikowanie dla tramwajów i możliwość budowy w przyszłości tramwaju stąd bezpośrednio do Ząbek. Ale o tym w dzisiejszym odcinku nie, bo w dzisiejszym odcinku o LK7, czyli linii kolejowej bezpośrednio do Otwocka. Patrząc teraz na wprost, a właściwie w drugą stronę za nami, będzie ta trasa się ciągnąć, a w tym miejscu powstanie nowy przystanek Warszawa Grochów. Przystanek osobowy będzie mieć jeden peron po środku pomiędzy torami, czyli peron wyspowy, jedno zadaszenie i wyjście na peron będzie bezpośrednio na przestrzeni na równo z torami, czyli po prostu będzie przejście przez tory. Będą oczywiście szlabane i cała sygnalizacja świetna w tym miejscu zastosowana, ale żadnych kładek przejść podziemnych tutaj nie będzie. Prace rozpoczną się dopiero po wyłączeniu z użytkowania tutaj przynajmniej jednego z tych torów i to jeszcze chwilę poczekamy. W sensie, kiedy prace faktycznie się tutaj zmienią i kiedy będą wyłączenia, uruchomienie 506 i tak dalej, o tym powiem na koniec filmu, bo domyślam się, że jesteście ciekawi, kiedy to się faktycznie wszystko wydarzy, a coś rusza, coś faktycznie się zmieniło. O ile na tym odcinku bezpośrednio Pragi Południe dużo się nie dzieje, to spokojnie, niedługo będzie się dużo działo faktycznie. I tak, że mieszkańcy tego nie będą oczywiście chcieli widzieć. No ale podobnie będzie właśnie przy Warszawa Oszynka Grochowska. O ile sam peron będzie oczywiście nowy, wiata będzie, ale będzie odnowiona. Dojście na peron będzie zapewnione poprzez zarówno przejście w poziomie szyn na krańcu właśnie północnym, który teraz widzimy na drugim końcu torów, jak i również na drugim końcu peronów, jak i również będzie wejście od strony kładki. Kładka pozostanie, na kładkę będą 3 windy po każdej ze stron, jak i również będzie przejście też w poziomie torów od strony bezpośrednio przy przejeździe kolejowym dla samochodów, co jest ciekawostka. Natomiast teraz LK506, czyli bypass bezpośrednio dookoła całej Olszynki Grochowskiej, dzięki czemu pociągi dalekobieżne w przyszłości będą mogły całkowicie omijać tą część taką trochę bardziej zurbanizowaną Warszawy i jechać oczywiście z większą prędkością. O ile większa prędkość byłaby tutaj przydatna, ale niestety na dalszym odcinku jest przejazd kolejowy, więc pociągi będą musiały jechać trochę mniejszą prędkością niż kiedy nie ma takich przejazdów kolejowych, ale jest faktycznie tutaj całkowicie nowe torowisko i stąd pociągi już niedługo, zarówno podmiejskie, jak i dalekobieżne, będą jeździć bezpośrednio tędy na odcinku Warszawa-Wawer, Warszawa... właśnie wschodnia, jak dobrze pamiętam, bo część torów będzie musiała zostać całkowicie zamknięta na odcinku przez przystanki właśnie, przez przystanek osobowy Warszawa Szulinka Grochowska czy Warszawa Gosławek. To będzie się musiało wydarzyć i będą właśnie jeździć tędy przez Warszawa Antoninów na okrągło, z przyspieszeniem oczywiście, ale bez zatrzymywania się na żadnych przystankach w tymże rejonie. Także taka ciekawostka, to niedługo się wydarzy, jak to będzie wyglądać i jakie przystanki tymczasowe powstaną, czy będzie właśnie przystanek tymczasowy dla pociągu
podmiejski Warszawa-Gocławek. Tego nie wiem, takich informacji jeszcze nie mam, ale kto wie, może jednak coś takiego zdobę. Choć szczerze powiedziawszy wątpię. Natomiast tutaj z boku, po lewej stronie, pytacie się co jakiś czas, co to jest? To jest Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, MPO Warszawa. To jest dosyć ciekawy obiekt, o nim może mi się uda wakacje zrobić film, żebyście się dowiedzieli trochę więcej, co tam powstaje. Zakończyć ma to się w 2024 roku ta budowa i cały czas jest użytkowany w trakcie budowy. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć. Natomiast wróćmy ponownie do inwestycji kolejowej. Inwestycja kolejowa w tym miejscu to tylko i wyłącznie dwa nowe tory, ale oczywiście z dopuszczeniem większych prędkości, aktualnie spełniających wszystkich standardów bezpieczeństwa i tak dalej. No i oczywiście sam przejazd kolejowy, który tutaj za chwilę zobaczymy, będzie spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa, czyli będą rogatki, będzie sygnalizacja świetna, dźwiękowa, wszystko będzie mogli w tym miejscu usłyszeć, zobaczyć i poczuć właściwie, jeżeli w głowę naszą rogatka też walnie. A takie sytuacje w Polsce się oczywiście zdarzają. Same tory dosyć takie typowe, właściwie tutaj nie mogę nic powiedzieć. Przy nich, jeżeli chodzi o aktualną infrastrukturę, mogę powiedzieć, że jest już podbite. Sieć takcyjna jest sprawdzana. Ostatnie prace są tutaj realizowane. Jak widzicie, ludziki pomarańczowe się przemieszczają. Ostatnie koparki, prace w tymże miejscu się odbywają i podobnie to mniej więcej wyglądało w ostatnim odcinku, jak się tutaj byłem 2 miesiące temu. Z tym, że wtedy jeszcze w niektórych miejscach była rozwieszona sieć takcyjna. Tutaj ona już jest faktycznie i możemy też zobaczyć, że nie ma jeszcze wszystkich elementów co do przejazdów kolejowych tutaj na drogach leśnych zrealizowanych. O ile tutaj oficjalnych przejazdów przez tory nie ma, takich dla pieszych, żeby można było przejść z sygnalizacją świetną, rogatkami i tak dalej, o tyle będzie pozostawiona możliwość przejścia dla pieszych no nielegalnie, że tak to powiem. W sensie no przez szlaban, przechodząc mało bezpiecznie, na zakręcie, na łuku. No szkoda, że tutaj nie zrobili przejazdów kolejowych, tylko po prostu przejść dla pieszych, żeby mogli sobie na spokojnie przechodzić przez tory. A tu jest duży ruch, bo jak tędy chodzę, czasami latam, to widzę po prostu, jak ludzie przechodzą tutaj przez te tory mimo wszystko, bo chcą się dostać do lasu właśnie na Olszynkę Grochowską, czy po prostu na Targówek lub w drugą stronę na Pragę. I szkoda, że nie ma tutaj właśnie tych przejść podziemnych, o których tak PKP pisze, że dużo buduje. Szkoda, że w tym miejscu do lasu nie można było zalizować ani kładki, ani przejścia podziemnego. A ruch jest tutaj naprawdę całkiem duży. Ale dobrze, że chociaż na dalszym odcinku już bezpośrednio na Wawrze to się udało zrobić. Na tym odcinku bezpośrednio przy tym kolejnym przystanku kolejowym możemy zobaczyć, że tu nie będzie żadnych rozjazdów kolejowych. Tak, to jest taka ciekawostka, że tutaj bezpośrednio przy Warszawa-Gocławek nie będziemy mieli jakichkolwiek rozjazdów, tylko i wyłącznie będą już dalej bezpośrednio przy stacji Warszawa-Wawer. Natomiast tak to wygląda, sam peron będzie się znajdować pod wiaduktem. Mniej więcej po prawej stronie, ten tor, który tutaj się znajduje po prawej stronie, będzie rozebrany i tu będzie się znajdować nowy peron. Jak widzicie, elki peronowe są tutaj już wsunięte. Tu, gdzie teraz leci dron, będą już niedługo pociągi jeździć właśnie po linii 506, bo tędy będą pociągi po prostu przejeżdżać. No i będzie możliwość wejścia bezpośrednio na przystanki autobusowe tutaj windą i schodami, w zależności oczywiście od potrzeby. Także będzie to wygodne miejsce przesiadkowe z autobusów do pociągów w tym miejscu. Na pewno pasażerowie będą z tego korzystać chętnie, bo stamtąd się czasami przesiadałem. Dalej na tym dalszym odcinku tutaj nie będzie dużo torów. Tutaj będą tylko łącznie 4 tory, z czego ten środkowy, który teraz widzimy, tak jak powiedziałem przed chwilą, będzie rozebrany, bo tam będzie się właśnie znajdować nowy peron, a stare 2 perony, które aktualnie już tutaj istnieją, będą całkowicie rozebrane. Tam tego nic nie będzie wiatr, nie będzie niczego. Właściwie nikt nie będzie wiedzieć, że coś takiego tam istniało, jeżeli tego nie pamięta. A tutaj jeden z przykładów, że przechodzenie przez tory jednak jest możliwe i że jak jest na okrągło trasa, to oczywiście nikt z tego nie skorzysta. Tutaj na drugim krańcu peronu będzie możliwość wyjścia poprzez przejście podziemne i to jest jedno, i tu zaczynamy już serię nowych przejść podziemnych, które tutaj faktycznie będą się znajdować pod wszystkimi 4 torami lub nawet większą ilością. W większości tego typu obiektów będą pochylnie i schody. Windy są rzadkością, w sensie windy też się pojawiają, ale PKP doskonale wie, że no wiadomo, one dosyć szybko się psują, a remonty skosztują, więc najlepiej jak ich nie ma. To jest na pewno na plus, że faktycznie, jak to powiedzieć ładnie, nie ma co się zepsuć. Oczywiście windy są wygodniejsze pewnie dla niepełnosprawnych, ale po prostu mogą się zepsuć. No i tak to wygląda. Tutaj te 2 perony, jak powiedziałem przed chwilą, będą całkowicie wyburzone, a w tym miejscu widzimy kolejne nowe przejście podziemne. Tutaj jest budowane do połowy, czyli do tych 2 torów, które są już budowane na linii dalekobieżnej. No i tutaj one się ucinają. Dalszy odcinek będzie wybudowany podczas rozbiórki kolejnych torów. No i tutaj będzie kolejne przejście podziemne już bez dojścia na peron, ale się tutaj będzie znajdować. Widzicie też tutaj nowe tory. Nie wszystkie są podbite. Jeden jest podbity. Sieci trakcyjnej też na tych nowych torach jeszcze nie ma zamontowanej, z tego co widzę. Ale to wszystko właśnie w tym miejscu
powstaje. No i lecimy dalej, bo tak jak mówiłem, tu jest dosyć dużo nowych przejść podziemnych. I między innymi jedno z nich właśnie w tym miejscu się znajduje. Typowe przejście podziemne pomiędzy przystankami kolejowymi znajduje się właśnie w taki sposób, czyli pochylnia i schody z elementami zielonymi i chodnikiem z dojściem, tak żeby było, można było na spokojnie tutaj wszędzie się dostać. I też tutaj się rozpoczynają rozjazdy, które będą się znajdować na tym całym odcinku bezpośrednio przed stacją kolejową Warszawa-Wawer. Tu będzie dosyć dużo tych rozjazdów, tak żeby każdy pociąg z każdego toru mógł wyjechać na każdy inny tor z oczywiście przyzwoitą prędkością, więc to jest pierwsze miejsce. Tu już widzicie, właśnie te rozjazdy są poukładane na nowych torach, które są, na starych oczywiście ich nie ma, bo na starych torach po prostu rozjazdy były w zupełnie innych miejscach, inaczej to wyglądało. Kolejne przejście podziemne jest bezpośrednio przed samym wiaduktem. Wiadukt nie ma wind i nie jest zbytnio dostosowany dla osób niepełnosprawnych, więc PKP tutaj wychodzi naprzeciw, będą pochylnie, będą schody i będzie na spokojnie można tędy przejść dołem, pod torami. To jest na plus, a tak jak mówiłem, PKP stara się likwidować wszelkiego rodzaju przejścia w poziomie szyn, bo po prostu pociągi muszą jeździć wolniej, no i oczywiście to jest mniej bezpieczne, ale głównie jednak chodzi o to, że pociągi muszą jeździć wolniej. A tu widzimy sieciowców w akcji. Sieciowców jeszcze zobaczycie nie jeden raz w tym filmie, bo faktycznie oni pracują tutaj w różnych ujęciach, mi się pojawili i faktycznie praca wre, że tak to powiem, biorąc pod uwagę, kiedy mają być oddane do użytku te nowe tory, to faktycznie praca musi iść wre. Tu będzie przejście podziemne bezpośrednio do nowych peronów. Do nowego peronu Warszawa-Wawer. To jest stacja w tym miejscu znajdująca się i będą tutaj pochylnie i windy. W sensie będzie jedna pochylnia i będzie winda bezpośrednio przy hali dworcowej, tam gdzie jest wyjście. Z wyjścia będzie cały czas przez budynek dworcowy po schodach, natomiast druga winda będzie bezpośrednio na sam przystanek, na sam peron. Wiata stara mniej więcej pozostanie, więc tutaj się dużo nie zmieni, a sam budynek, który tutaj widzicie, no ja mam go tutaj zaznaczonego, że jest w ewidencji zabytków, więc pomiędzy torami tutaj po prostu musi pozostać. Ale same zarządzanie całą stacją Warszawa-Wawer będzie zupełnie z innego, nowego miejsca. Za chwilę zobaczycie ten budynek, ale przejdźmy się jeszcze nad tymi torami. Tutaj się kończą też łącznie wszystkie tory odstawcze, które tutaj się znajdują na całej stacji. Jest zjazd bezpośrednio do dwóch torów, czyli łącznie czterech, po dwie pary dla pociągów dalekobieżnych. Znaczy po dwie pary, jedna para dla pociągów dalekobieżnych i jedna para dla pociągów podmiejskich. I tak to wygląda z drugiej strony, cały składzik nowych podkładów, jak i również nowy budynek, właśnie z tego będzie wszystko tutaj zarządzane, możecie go zobaczyć już tutaj właśnie teraz, mniej więcej na środku ekranu. Wielka placówka i stąd wszystko będzie właśnie zarządzane podczas przebudowy i linii średnicowej, jak i również podczas normalnego użytkowania, więc tutaj tego trochę możecie zobaczyć. Tutaj też są pochylnie, jak widzicie, tak jak powiedziałem, z tej strony właśnie jest pochylnie. I z tego co widzę, ona jest w drugą stronę wykierowana niż pierwotnie w projekcie, który tutaj mam. To ciekawe. No i tutaj dalej tory bezpośrednio się będą ciągnąć, oczywiście przez jakiś dosyć długi okres czasu. Tutaj jeszcze właśnie nie ma tego toru, na którym teraz lecę. Tu będzie ostatecznie on zamontowany, ale całkowicie go jeszcze tutaj nie widzimy i on się pojawi później. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jest dużo nowych przejść podziemnych właśnie na Wawrze i za chwilę zobaczymy kolejne przejście podziemne. W tym miejscu się znajduje, gdzie mniej więcej teraz sieciowcy tutaj pracują. Tutaj sieciowcy oczywiście pracują dosyć pilnie, ponieważ samo oddanie do użytku jest już mniej więcej za kilka tygodni. Dlatego przejście podziemne tutaj w tym miejscu jest zrobione tylko wyłącznie do połowy. Bo kolejne dwa tory, tak jak mówiłem wcześniej, będą dopiero rozbierane i dopiero wtedy powstanie dalsza część przejść podziemnych. Standardowo pochylnia, jak i również schody, elementy zielone, dojścia chodnikowe do pozostałej infrastruktury chodnikowej. Tam, gdzie w tych miejscach są już te przejście dla pieszych, więc tego nie trzeba będzie wszystkiego robić, do po prostu przystanków autobusowych w okolicy. No i tu się kończy cała ta przebudowa i jest element dosyć ciekawy. Warszawa Anin, i zwróćcie uwagę, że te nowe tory tak nagle skręcają w kierunku starych. O co tu chodzi? Tu będą zrobione przewiązki, aby pociągi ze starych torów z Otwocka będą mogły wjechać bezpośrednio na tamte tory. Ale zanim o tym, to Warszawa Międzylesie, która znajduje się kawałek dalej i tutaj oficjalnie prace się jeszcze nie rozpoczęły przy budowie nowych torów, ale coś tu już się dzieje. Tutaj jest oczywiście tunel i dojazd bezpośrednio do Centrum Zdrowia Dziecka, ale najważniejsze jest to, że już tutaj rozpoczęły się pierwsze prace faktycznie przy budowie nowej linii kolejowej. Ja to widziałem w poprzednim materiale, tylko nie miałem jak tego pokazać bezpośrednio. Teraz się zatrzymałem i to pokazałem. Zwróćcie uwagę, że już tutaj pojawiają się pierwsze elementy bramek, czyli słupów od sieci trakcyjnych, które się znajdują nad całym torowiskiem. Faktycznie już tutaj są wbite na palach fundamenty i są powoli montowane. No i teraz najciekawsze. Warszawa Ani. Nowe, stare tory będą wjeżdżać tutaj na prawo na nowe tory. Co to oznacza? Że będzie trzeba zamknąć z ruchu całkowicie
te stare tory na jakiś okres czasu. Na ile to będzie dni, tego nie mogę powiedzieć, ale to będzie kilka dni, nie zrobię tego w jeden dzień. Natomiast będzie całkowicie wyłączenie ruchu na odcinku Warszawa-Anin, Warszawa Wschodnia. W tym miejscu będzie komunikacja oczywiście zastępcza autobusowa, ale to będzie niezły Armagedon, jeżeli chodzi o komunikację w tym miejscu. Nie będę ukrywać, że jestem ciekawy, co faktycznie tu będzie się działo, jakie będą kolejki i czy może jednak to zrobię w jakimś okresie mimo wszystko dni wolnych, żeby nie było jakoś tragicznie i dramatycznie dla osób jadących codziennie tędy pociągami. Także spodziewajcie się, że będą utrudnienia. A kiedy to będzie? No mniej więcej w połowie czerwca, bo wtedy będą się działy bezpośrednio wszystkie tego typu prace na tej linii. W połowie czerwca ma być przełączenie ruchu właśnie ze starych torów na nowe tory i wtedy rozpocznie się druga część przebudowy i przebudowa i budowa nowych przystanków kolejowych, bo to wszystko dopiero wtedy się rozpocznie, bo teraz były dobudowane nowe tory, a teraz trzeba wyburzyć to, co jest stare i postawić to całkowicie od nowa. O tym będę mówić w kolejnym materiale na temat linii kolejowej nr 7 i 506, który się pojawi mniej więcej za 2 miesiące. A jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Zachęcam Was do wspierania albo przycisku subskrybuj, dołączenie do moich grup na Facebooku, do których macie linki w opisie, co się dzieje w metrze, co u tramwajów warszawskich, czy bezpośrednio na Discordzie Avizlandia, serwer, no i co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przed nami dosyć dużo ciekawych filmów o promie przez Wisłę, o Gdańsku bezpośrednio, o Warszawie Zachodniej oczywiście, o Rzodów Mazowieckim i dwie inwestycje w Kobyłce, gdzie udało mi się nawet wejść bezpośrednio do budowy tunelu i uzyskać projekty, które będę mogłem pokazać, jak te wszystkie inwestycje tam będą wyglądać. Dosyć dużo ciekawych inwestycji i to wszystko w najbliższych dniach i w najbliższym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!